Zadanie trzynaste. W kartezjańskim układzie współrzędnych y narysowano wykres funkcji Y równa się F od X. Zobacz rysunek. I do tego pytania, czy do tego zadania mamy dwa pytania. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie pierwsze, natomiast na pytanie drugie odpowiemy sobie już w drugim odcinku, w kolejnym odcinku. I teraz popatrzmy, uzupełnij tabelę wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami A. Od A do F. Dziedziną funkcji F jest zbiór. Dziedzina, czyli zbiór wszystkich xów, które należą do tej funkcji. Mając wykres, dziedzina jesteśmy w stanie odczytać z wykresu. Ja tutaj teraz narysuję linię pomocnicze. I popatrzmy, że na pewno dziedziną tej funkcji są x, które należą do tego przedziału. Tylko popatrzmy, że ten przedział i ten przedział, w sensie końcówki tego przedziału, są otwarte. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj będziemy musieli, tutaj sobie może zapiszę dziedzinę, zapisać to w otwartych nawiasach, czyli będziemy mieli od minus piątki do minus jedynki. No ale jeszcze tutaj po prawej stronie osi y mamy. Też pewien wykres, też nie możemy go pominąć, i popatrzmy tutaj, dziedziną będzie to, co znajduje się pomiędzy tymi moimi liniami pomocniczymi, czyli tutaj zapisujemy lub, i tutaj również w tym miejscu ten wykres jest zaznaczony otwartymi kółkami, czyli te graniczne wartości nie wchodzą w skład dziedziny, czyli też zapiszemy je tutaj w otwartych nawiasach. No i popatrzmy, że tutaj mamy odpowiedź D. Czyli to jest ta odpowiedź. Więc tutaj możemy sobie zapisać D. No i przepiszmy sobie jeszcze na wszelki wypadek dla pewności ten zbiór. I to tak naprawdę, jeżeli chodzi o to zadanie, o pytanie pierwsze do zadania 13, to to już jest wszystko. I tak jak wspomniałam na początku, odpowiedzi na pytanie drugie udzielimy sobie już w kolejnym odcinku.